Patrzę, ziomeczki, ciśniemy, ja tutaj szpanuję bluzą, prawda? Ten tag jest Rock Day, bluza Rock Day, dostępna dla każdego, kto jest chętny, wystarczy napisać SMS-a, pisać maila. Dobra, koniec autoreklamą, także zarąbiście, że jesteście, że oglądacie moje filmy. Kolejny utwór, jak już widzieliście, Iron Maiden. Utwór, ale solówka z utworu Lord of the Flies. No po prostu to jest jedna z takich bardziej epickich solówek, jakie znam. Także przygotujcie się na to. Dobra, no od czego tu zacząć? W ogóle to generalnie ta surówka zaczyna się od 14 progu, struna G, struna trzecia, 14, 16. To byłaby pierwsza figura. Widzicie, znowu to co mówiłem, bending. Gdziekolwiek gramy bending, używamy trzech palców, broń Boże, jednego palca. Tego czy tego robimy bending zawsze z pomocnikami. To są dwaj pomocnicy. Ten palec robi bending, a pozostałe te dwa pomagają mu w podnoszeniu. I to jest jedyne wyjście, jedyne słuszne wyjście w tej sprawie. Druga figura wygląda w ten sposób. Czyli zaczynamy od 17 progu. Czyli gramy. Później schodzimy 17, 15, 17 na najcieńszej, 16, 14, 17. Widzicie, coś takiego, tylko właśnie ważne są te wibrata. Bez tego byłoby takie. To byłaby druga figura. Teraz figura trzecia. Teraz figura trzecia. Zaczynamy od 16 progu, struna G. To jest właśnie taka szybka akcja, bo tu mamy tak, bending na 16. Szesnaście, 14 i 16 na strunie czwartej. I później tutaj motyw jest na czwartym progu, struna G. To jest takie właśnie bardzo krótkie bendingowy vibrato, czyli znaczy bendingo flażolet, bo tu mamy na czwartym progu podciągam. Najlepiej tutaj to zrobić tak, że nie samymi palcami pracować, widzicie, ja nie robię, że samymi palcami, a gitara, patrzcie na gitarę, gitara jest zupełnie sztywna. Mogę tak zrobić, ale generalnie lepiej to wychodzi, jak robię, że potrząsam całym gryfem, bo jak widzicie, potrząsam gryfem, to te palce same chodzą. Patrzcie na to. Teraz oczywiście nie uderzam dźwięku żadnego, ale trzęsę. Kurde, ale dupo. Trzęsę gryfem. Widzicie, tak lepiej wychodzi, niż jakbym grał tak. Tak wychodzi, że tak jest, bardziej się męczę, bardziej ta ręka, ta bardziej pracuje, no i tutaj generalnie jeszcze ta, trochę gorzej, a jak po prostu robię tak, że po prostu ruszam gryfem, bo tam jest tych dźwięków kilkanaście, kilkanaście powiedzmy, dziesięć dźwięków, bo mamy
generalnie to zależy, wiadomo, od wykonania. Możemy zrobić tego gęsiej. No to będzie jeszcze więcej, a w danym czasie, prawda? No i później z tego przychodzimy. No tak, gdzie my tu byliśmy? Tu, ta szybka akcja. I później przechodzimy do 19 progu, już prawie że koniec. Widzicie, to jest też taka w miarę szybka akcja. W każdym razie mamy na 19 progu, znowu 3 palce. No i ostatni dźwięk jest na 17 progu. I później jest tam. Także widzicie, to jest w miarę wszystko proste. Wrzucę tam jeszcze Guitar Pro, żeby wam wszystko hulało, żeby wszystko się migało. Także dobra, dzięki za oglądanko. Jakby coś było nie tak, jakieś macie uwagi odnośnie tych filmów z solówkami, to oczywiście dawajcie znać. Chętnie wysłucham jakichś opinii. Niekoniecznie hejtów, ale generalnie jakieś opinii. No, w każdym razie dziękuję ziomeczki, że w ogóle oglądacie moje filmasy. Wojtałk jest zadowolony. Pamiętajcie o koszulce, koszulinka jest koksiarska. Będzie więcej tych koszulek, bo no, po prostu no, lubię takie wzorki też śmieszne. A swoją drogą jest logo kanału też, nie? A dobra, właściwie nie logo kanału, tylko nazwa Ruti. Dobra, dzięki za oglądanie, papatki, trzymajcie się.